Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, luźnej, wieczornej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Jeżeli masz ochotę na bardziej poważne tematy, na przykład komentarz do bieżących wydarzeń politycznych, przejrzyj proszę playlistę Komentator, która znajduje się w opisie, a jeżeli interesują Cię tematy życiowe, tak zwane wiecznie zielone, czyli wiecznie aktualne, to zapraszam Ciebie do przejrzenia playlisty Analogowy Vlog, również w opisie się znajduje. Dzisiaj porozmawiać bym chciał z Wami o najnowszym utworze Sióstr Godleckich, który znalazł się na pierwszym miejscu karty na czasie, a ze względu na tagi zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obejrzą go dzieci. I to jest mój główny powód, dla którego kręcę ten film. Chciałbym bowiem przestrzec rodziców i opiekunów, żeby uniemożliwili dzieciom dostęp niekontrolowany do smartfonów, tabletów oraz komputerów, by nie natrafiły w sposób niekontrolowany przez rodziców na film, w taki sposób, że będą sobie chciały oglądać kolędy i wyświetli im się w proponowanych film, na którym dwie panie w strojach bardzo roznegliżowanych Mikołajek łoją się po tyłeczkach bacikami razem z też trochę roznegliżowanym Mikołajem. To znaczy ten Mikołaj je łoi, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby tatuś czy mamusia nie musiały zaraz odpowiedzieć synkowi czy córeczce na pytanie: mamo, mamo, albo tato, tato, a dlaczego ten Mikołaj bije te panie bacikiem po pupci? Czy one były niegrzeczne i czy ty też bijesz mamusię, tatusiu? Bo to chyba nie są pytania, na które należałoby odpowiadać małym dzieciom, które mogą trafić przypadkiem na film, który nie jest od 18 roku życia, w chwili, w której nagrywam ten vlog, nie ma tego znaczenia i który ma takie tagi jak uwaga, kolęda, kolędy, Mikołaj, prezenty, karpie, święta, a także kolędy i kolenda pisane przez EN i kolędy świąteczne. Czyli jeśli jakieś dziecko będzie chciało się w świąteczny nastrój wprowadzić, właśnie sobie poglądać przeróżne właśnie kolędy, piosenki świąteczne, to jako naturalny proponowany, czy też w autoodtwarzaniu może trafić na utwór Sióstr Godleckich. Tutaj naprawdę nie chodzi o wartość artystyczno-wokalną, jaką ten utwór posiada. Nie chodzi nawet o to, że panie są tam w takich strojach, jakich są, tylko że tym konkretnym razem wyjątkowo duże jest prawdopodobieństwo, że na ten materiał po prostu trafią dzieci. Przypominam jeszcze raz, no tagi wybitnie takie, jakie są, i numer jeden na karcie na czasie. Sam utwór też raczej może być szukany przez dzieci, ponieważ utwór Pada śnieg jest to świąteczny promo singiel Edyty Górniak wykonywany w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem, pochodzący z albumu Dotyk. I to są dane z Wikipedii, powszechnie dostępne, w związku z tym, jeśli ktoś, jakieś dziecko sobie chce posłuchać, nawet my, dorośli, puścimy jakiemuś dziecku ten oryginał, czyli jeden z wielu licznych coverów, które się pojawiają na przykład na tle jakichś tam szopek wielkanocnych, przepraszam, bożonarodzeniowych oczywiście, i innych tego typu rzeczy, to za dwa, czy nawet za następny utwór może pojawić się ten. Chciałem napisać na ten temat siostrom Godleckim w komentarzu, że może by zmieniły tagi. No i napisałem właśnie komentarz, że piosenka dla dzieci półnagie osoby, no bo są półnagie. Wyraźnie widać części pośladków, że się tak wyrażę, przynajmniej u jednej. Do tego tagi Mikołaj, prezenty, kolędy, kolęda i bach, dzieci oglądające sobie kolędy na YouTube trafiają na soft porno. Tak, bo ponieważ moim zdaniem w momencie, w którym jakiś pan łoi panie po pupci bacikiem, no to już podpada pod inne czynności seksualne. Niektórzy to lubią. Panie też nie wyglądają jakoś na specjalnie zawiedzione, nawet ma swoją nazwę, że się tak wyrażę. Niestety okazało się, że dostałem shadowbana. Tego shadowbana dostałem prawdopodobnie za mój komentarz pod
poprzednim utworem wykonanym przez siostry Godlewskie, ten wtedy, gdy one nagrały film pod tytułem Siostry Godlewskie śpiewają hymn na stulecie odzyskania niepodległości, tamten przed dostaniem Shadowbana, jak rozumiem, ten komentarz miał 8,9 tysiąca, czyli 8900 lajków. Wydaje mi się, że więc był dość popularny. W pewnym momencie miał nawet więcej lajków niż ich film. No, potem dostał Shadowbana, ale przynajmniej nie ma 190 tysięcy lajków w dół. No, dostałem Shadowbana, nie mogę już wypowiadać się pod ich filmami, ale to i tak jest, jakby to powiedzieć, mniejszy Miki, ponieważ jak się dowiedziałem, co najmniej jeden z youtuberów, którzy nagrali jakby krytykę czy swoją reakcję na temat tego poprzedniego utworu Sióstr Godlewskich, czyli właśnie tak zwanego hymnu, ma usunięty film z YouTube'a pod pozorem, pretekstem łamania praw autorskich. Dostał już strajka, czyli ma jedno ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie to chyba jest niemożliwość wstawiania tak zwanych streamów, czyli nadawania na żywo. Chyba, mogę się mylić, dawno strajka nie dostałem. Drugi to już są bardzo poważne ograniczenia na kanał, a trzeci to jest kasacja konta. Także taki youtuber w tej chwili ma, nie cieszy się, że się tak wyrażę, że przeciwieństwo pana Andersena z piosenki Pada śnieg. Do tego jeszcze chłopak się odwołał tam, podając jakby podstawę prawną, na której użył fragmentu, bo nie całego utworu tych Sióstr Godlewskich o tym hymnie, a może całego, bo tam mówi, że 1,5 minuty, no a tam cały trwa 2 minuty, no dobra, większej części utworu, ale raczej utworu małego w rozumieniu prawa autorskiego go, także że on się odwołał właśnie, w odpowiedzi dostał komentarz, który sugeruje, że siostry Godlewskie, konkretnie jedna z sióstr, przekazała tą sprawę prawnikom, czyli tak w kontekście, że nie zwolnią mu tego filmu, nadal ma ograniczenia, a co będzie dalej, no to zdecydują o tym prawnicy. No, że, także i tak nie mam źle, dostałem tylko Shadowbana, szkoda, bo uważam, że mój komentarz był dość fajny, wyważony, nawet troszeczkę taki, bym powiedział, zabawny, prześmiewczy. Tam też trochę pomył wylało się na mnie za ten komentarz, no ale większości ludzi się podobało. Prawie 9 tysięcy łapek w górę. I to jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o to, że ja dostałem Shadowbana, czy jakiś tam inny youtuber dostał strajka za komentowanie Sióstr Godlewskich, tylko głównie chodzi o te dzieciaki, nie? Bo oczywiście tutaj ten strajk to troszeczkę zakrawa na hipokryzję, nie? No bo siostry Godlewskie śpiewając piosenki, których przecież w większości nie same napisały, tak? One, można powiedzieć, wybiły się na YouTubie, zdaje się, znaczy na Facebooku się chyba wybijały, mówiąc krótko. Podkreślam chyba, bo nie jestem fanem, no, więc nie śledziłem jakoś specjalnie kariery, ale chyba wybijały się na Facebooku w zeszłym roku, właśnie śpiewając, trochę za duże słowo, wykonując kolędy, czy tam covery kolęd, prawda? Teraz znowu też się wypromowały, robiąc covera takich utworu, który można nazwać w takim wielkim uproszczeniu pierwowzorem hymnu polskiego, prawda? Czyli mówiąc krótko, też się promują, też korzystają z cudzej pracy, ale oczywiście w sposób dozwolony, tak? W taki, że coś doleży do domeny publicznej, one to sobie biorą twórczo, wykorzystują, przerabiają, robią covery i z tego czerpią. W związku z tym, skoro one tak robią, to trochę tak moim zdaniem hipokryzją jest, gdy zabraniają podobnych rzeczy robić komuś innemu, ale jeszcze raz mówię, głównie chodzi mi o to, że nie chciałbym, żeby dzieciaki przypadkiem trafiły na filmik, gdzie jedna z pań Mikołajek ubrana jest w staniczek, pas do pończoszki, nic więcej, a drugiej pani Mikołajce
wyraźnie widać majteczki, gdy dostaje z bacika od Mikołaja, który swoją drogą też, no, jakby to ładnie powiedzieć, tą kurtałkę już w tym momencie ma rozpiętą, w związku z tym widać mu tors. Nie wiem, czy to, wiecie, swoją drogą musiałbym poszperać w przepisach, czy to czasem nie podpada w ogóle pod jakieś tam promocje innych zachowań seksualnych z użyciem przemocy, innych tego typu rzeczy. A, to jest w ogóle ciekawe, bo za ten hymn, tak zwany hymn, była niezła imba. Jeden z też takich innych internetowych celebrytów, jeden z braci Collins, to są tacy bracia, którzy mają między innymi firmę, która zajmuje się tuningiem wizualny fur. On złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Nic na ten temat nie wiadomo, żeby prokuratura się tą sprawą zajęła. Mają 30 dni na podjęcie decyzji, tam to było mniej niż 30 dni, w związku z tym może jeszcze się zajmą, ale na razie nic nie wiadomo, natomiast właśnie to jest takie o tyle ciekawe, że tutaj youtuber, co najmniej jeden, trzęsie teraz z gaciami ze strachu, czy będzie musiał iść z nimi do sądu, czy nie będzie musiał iść do sądu, a to tak do tej pory to raczej w drugą stronę było, ale słuchajcie, nie mnie oceniać, tak będzie jak sąd zasądzi, a o tym, że nie zmyślam, że naprawdę zdjęły chłopakowi film, no to możecie się przekonać z mojej rozmowy, którą nagrałem oczywiście za zgodą, bo jak robiłem research do tego materiału, to pozwoliłem sobie zadzwonić do tego youtubera, bo zauważyłem właśnie, że był film, nie ma filmu i się tak chciałem wiedzieć, skasował? Dlaczego skasował? Może na przykład uznał sam z siebie, że tam coś niefajnie skomentował i to wtedy, bo się na przykład coś zmieniło, się okazało, że są jakieś nowe okoliczności, może ja w tym momencie też powinienem, nie wiem, jakieś sprostowanie nagrać czy coś, więc mówię, zadzwonię sobie do chłopaka i się dowiem. No i się dowiedziałem. Także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz wielki apel do rodziców. Niech dzieciaki korzystają z telefonów, z tabletów, z komputera pod waszą kontrolą. Tu nie chodzi o szpiegowanie, tu nie chodzi o jakąś inwigilację tych dzieciaków, tylko chodzi o to, że pewni ludzie moim zdaniem są nieodpowiedzialni, no bo właśnie uważam, że takie tagowanie czegoś takiego pod kolędy jest nieodpowiedzialne i to jeszcze jest naprawdę mały miki, niech to będzie taka przestroga, bo naprawdę na YouTubie swego czasu można było znaleźć rzeczy okropne, na przykład filmy, które były tak robione, że na pierwszy rzut oka wyglądały na kreskówki i to jeszcze kreskówki nawiązujące wizualnie do, nazwijmy to, najpopularniejszych dziecięcych kreskówek, czy bardzo popularnych wówczas. No i tam, no tylko tyle, że w środku tego filmu były treści, no już dużo bardziej ostre niż soft porno. Powiedzmy taki bardziej hard i to też mi kolega, który miał małe dzieci, mi przestrzegł, że Krzysiek, zobacz, tutaj dasz dzieciakowi tableta i on sobie obejrzy to, a później następny w polecanych jako autoodtwarzanie wyskakuje to. No i co? No normalna kreskówka, nie? Ta normalna to zobacz od którejś minuty. Ja tam patrzę, a kurde, jakaś wiewiórka z pytonkiem na wierzchu biega i goni jakieś inne zwierzątko, a potem te zwierzątka robią ze sobą takie rzeczy, żeby było więcej zwierzątek, tylko robią to bardzo głośno i bardzo widowiskowo i to też nie jest chyba treść, na którą powinna przypadkiem natrafić trzylatka, nie? Zdaje się, że to chyba w ogóle pod deprawację podlega. Tyle. I żeby nie było wątpliwości, z tymi kreskówkami, którymi powiedziałem, według mojej wiedzy, kompletnie nic nie mają wspólnego siostry Godleskie. A ja tylko mówię na zasadzie takiej, żeby siostry Godleskie i ten materiał był przestrogą, bo dzieciaki w internecie przez przypadek, mogą trafić na dużo gorsze treści niż Mikołaj smagający siostrę Godleską baciorkiem po tyłeczku. A teraz zapraszam Was na rozmowę z youtuberem, któremu usunęły film. Pozdrawiam, pa! Cześć, Mati! Witam serdecznie. Słuchaj, bo robię sobie research na temat twórczości sióstr Godleskich na YouTubie, bo nie wiem, czy wiesz, ale popełniły kolejny kawałek, tym razem taką quasi-kolędę. Mhm. Oglądałeś tak może? Tak, widziałem. To jest parodia kolędy. No, tam, żeby było śmieszniej, pierwotny kawałek, zdaje się, chyba Edyta Górniak wykonywała, też znana z bardzo specyficznego wykonania hymnu polskiego, także to się łączy. Tak, to prawda.
Natomiast słuchaj, bo nie mogę znaleźć twojego filmiku na temat tego wykonania hymnu przez siostry Godlewskie. Pamiętam, że był, ty tam siedziałeś, tak ci się oglądałeś, to tak ci się twarz zmieniała, a potem skrytykowałeś te wykonanie. Tego nie ma. Skasowałeś to? To znaczy, to nie tak, że ja skasowałem, tylko tak naprawdę mniej więcej można powiedzieć, że zmuszono mnie do skasowania, ponieważ siostry Godlewskie uznały, że ten film jest jakby sprzeczny z prawami autorskimi. One wykonywały tak naprawdę cover pewnej piosenki, bo to była pieśń Legionów Włoskich bodajże, albo Polski we Włoszech, jakoś tak. No i ten film został mi po prostu usunięty i dostałem strajka na kanał. A, to ciekawe. A nie mogłeś się odwołać? To znaczy, ja w tym momencie odwołałem się. YouTube wysłał mi tak naprawdę coś takiego, że czy na pewno chcesz? Więc ja napisałem, że no na pewno chcę. No i po tygodniu dostałem odpowiedź od sióstr Godlewskich z prywatnego maila siostry Godlewskiej, że że będą przekazywały ten cały, tą całą sprawę do swoich prawników, którzy są w For Fun TV. Aha, czyli co, pozew ci się szykuje? Nagrywając z tobą, to wiesz, no tak możemy już powiązać sobie, no pozwy, więc może mi teraz pomożesz. No, ale wiesz, no to ciekawe. No ciekawe. Ale nie, ty to odbierasz jako to, że jesteś zagrożony, że szykuje ci się pozew, czy generalnie nie czujesz się zagrożony? To znaczy, wiesz, wczoraj napisałem do dwóch tak naprawdę znajomych, uspokoiło mnie, ale w pierwszej chwili myślałem, że naprawdę będę miał przesranę, bo to jest tak naprawdę, jak na początku, kiedyś zaczynałem z YouTube'em, to miałem kilka sytuacji z jakimiś tam właśnie pozwami, no i wtedy również porozmawiałem sobie z pewnymi ludźmi i okazało się, że tak naprawdę nic nie mogą mi zrobić. Pierwszy raz tak naprawdę odwołałem się od decyzji YouTube'a, no i pierwszy raz ktoś mówi, że tą sprawę naprawdę wysyła do prawnika, no i powiem szczerze, że mimo, że wiesz, to jest jakiś tam YouTube, zabawa i tak dalej, no to no, w pewnym momencie trochę się przestraszyłem, no ale się trochę uspokoiłem. Mimo wszystko wolałbym, wiesz, jakby uniknąć jakiejś tam grzywny czy kary pieniężnej, o tak. Mhm. Ale tego filmu nie ma twojego cały czas. Nie, on jest ciągle zablokowany i tak naprawdę bodajże za 2 tygodnie dopiero będę mógł do niego mieć dostęp, jeśli w tym czasie siostry Godlewskie w żaden sposób się nie odwołają od tego, o tak. Nie znaczy, udowodnią, że złamałem prawo, o tak. Nie, bo jeśli dobrze pamiętam procedurę, to one mają 14 dni od roszczenia wzajemnego na przesłanie YouTube'owi dowodu, że cię pozwały. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli w ciągu 14 dni od odwołania nie wróci film, to masz pozew. Najprawdopodobniej tak. No zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. No ale wiesz, skoro tydzień czekały z wysłaniem tego do prawników, to twoje szanse rosną, że się nie wyrobią w terminie. No wiesz, jakby też nie chcę jakoś na maksa cwaniaczyć czy kozaczyć, ale słyszałem, że, znaczy... Nie chcę powiedzieć, znam swoje prawa i będę o to walczył, ale prawda jest taka, że ani ich nie zwyzywałem, ani im nie ubliżyłem, tak naprawdę tylko skomentowałem coś, co jest publiczne, a jest jakieś tam w ustawie, nawet w kodeksie prawnym bodajże, z tego co czytałem i na który się powołałem, jest po prostu napisane, że można reagować i recenzować krótkie fragmenty bądź ich całość. Coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, to jest tylko parafrazowanie. Krótkie fragmenty dużych utworów i małe utwory w całości. Ciężko ten utwór tak uznać za duży. Dokładnie, szczególnie, że to było bodajże 1,5 minuty. No i te 1,5 minuty to był tak naprawdę nie był ich utwór, tylko to był cover. To był po prostu wykon pewnego autorstwa. Jezu, nie pamiętam. To był, one po prostu skoverowały to. I dlatego nie, no uważam, to jest bardzo że stary tekst. No. Ten tak, tekst dokładnie. To przecież to był jakby taki, powiem bardzo ogólnie, taki jakby pierwowzór naszego hymnu. Zgadza się, dokładnie ciężko tak. Ciężko sobie do tekstu mieć prawa autorskie, rozumiem, że one ewentualnie roszczą sobie prawa autorskie do wykonania. Mhm. Dokładnie, coś w tym stylu. No tak, a to ciekawe, to trochę kazus Walta Disneya, który wziął sobie bodajże braci Grimm bajkę o Królewnie Śnieżce, 7 krasnoludków, tak jakby z domeny publicznej, prawda? A potem Bach ponazywał te krasnoludki, to już jest są jego imiona i nie ruszaj, bo już na wszystko patenty. No, ale to właśnie pierwszy raz się tak naprawdę spotykam z tym, że wykorzystałem tak naprawdę utwór i pierwszy raz otrzymałem roszczenie za utwór
tak po prostu, wiesz, tak naprawdę tak hardkorowo. Nawet nie, że muszę usunąć jakiś fragment, tylko że muszę usunąć dosłownie cały film i od razu mam strajka. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, dlatego w jakimś tam stopniu na pewno spanikowałem, szczególnie, że YouTube jest dla mnie ważny, bo robię to od 6 lat. Aha, jeszcze jedno ważne. To nie jest tak, że tam zadziałał automat czy coś, to z Nie, ręki nie. było zgłoszone. Tak, dokładnie, bo to jest, było napisane, że to jest zgłoszenie ręczne, o tak. No rozumiem, no to mnie też swego czasu korporacja Gora tak zrobiła. Też pod pozorem praw autorskich, jak był niewygodny dla nich film. Ale mi przywrócili, wiesz, mi przywrócili. Zobaczymy, może tobie też przywrócą. Słuchaj, ja będę uciekał powoli, bo tam będę filmik kręcił. Ja znowu Shadowbana od sióstr Godleckich dostałem, czy tam od osoby, która robi ich materiał. To się przypadkiem dowiedziałem, bo tam wiesz, komentarz poprzedni miał tam prawie 10 tysięcy łapek w górę u nich i też byłem grzeczny, nawet sam robiłem samokrytykę, że ja też nie umiem śpiewać. Natomiast wiesz, teraz też sobie zrobiłem komentarz taki trochę odwołujący się do moralności i odwołujący się do ludzie pomyślcie, bo tak to tagowałyście dziewczyny, że dzieci będą na to wchodzić, a tam się jednak smagacie z Mikołajem Bacikiem po dupciach i potem. No, to jest No. prawda. Szczególnie, że nawet ten film nawet nie ma tych ograniczeń wiekowych. Nie ma. Także dziecko sobie wiesz, dziecko sobie słucha, szuka jakichś kolęd, jakichś filmików świątecznych. Tam wiesz, pada śnieg w wykonaniu Edyty Górniak, nie? I nagle kurczę, czy tato, 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 a dlaczego Mikołaj bije te panie? Tak może być. No może być. Tak samo jak właśnie mówię, że dotychczas tak naprawdę większość materiałów Godleckich sióstr były od 18. No i teraz tak naprawdę nie wiem, czy YouTube jakby nie zareagował, czy jest to na tyle okej, że nie będzie to miało 18. Bo tak naprawdę dowiemy się pewnie, nie wiem, tam kilka jeszcze godzin, bo to około 24 godzin mają na to, żeby nałożyć właśnie to ograniczenie wiekowe. Więc tak naprawdę wszystko jeszcze przed nami, dosłownie przed Zobaczymy. Na nas. razie jest numer jeden na karcie na czasie. Matię, tobie bardzo serdecznie dziękuję. Mam taką prośbę. Jasne. Czy możesz mi wysłać screeny z tych odwołań, to ja bym wrzucił na film, żeby nie być gołosłownym? Jeśli to nie będzie złamanie prawa, to jak najbardziej ci pomogę. No, chyba nie autorskich, nie? No. Nie, Dobra, ja to nie tam ma problemu. wiesz co, one pod swoim filmem podają do siebie numer telefonu, w związku z tym chyba nie powiedzą, że jakieś prywatne rzeczy, ale na wszelki wypadek Dobra. wybluruje maila, a ich nazwisko to jest przecież ich teraz trademark, nie? No, to prawda. Także No dobra, to poza tym nie ma one nie żadnego złamały problemu. żadnego prawa. Zdaje się, że tam facet od tuningu samochodów złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie hymnu. Tak. Jeden z braci Collins. Zgadza się. Ale nic nie wiadomo o tym, żeby tam jakiekolwiek zarzuty były postawione, nawet żeby postępowanie z tego się jakiekolwiek zrobiło. W związku z tym zdecydowanie można używać pełnego nazwiska. Dokładnie. Także dzięki stary, do zobaczyska. Hej. Trzymaj się, cześć, pa. Pa, pa.